Witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie kolejna seria z melioracji, do której się przymierzam. To nie na zasadzie jadę i robię, bo temat trzeba obeznać. Kolega mnie poprosił, żeby zorientować się, co z tym fantem zrobić, bo ma tutaj na prosto, jak będę pokazywał, tu ma pola i ma pola tu i tu. I taki problem jest, że no i tak jak widzicie, melioracji tu nie było od dawien dawna. Wszędzie już się zrobiły takie krzaczory. Woda stoi. To, że woda stoi, to tam pół biedy. Przejdziemy się zobaczyć, co z tym fantem zrobić, bo to nie jest takie proste. Popatrzyłem sobie na mapach. Tak jest zarośnięte to wszystko. Z jednej i z drugiej strony powinien być rów. Tu są nasypy, drogi z jąbów. Tu były tereny takie typowych łąk. Górki to normalne pola uprawne. Tu też jest takie torfowe pole, czyli kiedyś były łąki. I teraz idę zobaczyć, jak tą wodę stąd spuścić, tak? Bo tu później pójdziemy na górkę. To wam pokażę. Tu nawet samochodem nie wjeżdżam, bo szkoda samochodu. A zobaczcie, co tu się dzieje, tak? Zwierzyna jak przelatuje, to przez ten rów, przez te bagno, ogień na drugą stronę, tak? To wszystko jest zarośnięte. Zobaczcie, jaki to jest poziom wody, tak? Ja szukam, bo tu gdzieś jest rów, który powinien iść do rzeki, a rzeka jest po z tamtej strony, tam jest rzeka. Widzicie, wszędzie pełno wody. Tu jest rów. Popatrzcie sobie tu. I teraz tutaj. Różnica na moje oko to jest w poziomie, w granicach gdzieś 80 cm, jak to mówią, na oko. Więc tutaj po prawo woda jest dużo wyżej, a generalnie nie powinno tak być, bo te rowy z prawej i z lewej według map są połączone z pustem gdzieś tam dalej. Widzicie, jak wygląda rów? Tu ktoś trochę tych chabazi położył, żeby można było tutaj przejechać, ale generalnie no to jest cieta bobrów, tak, ok, nie? Widzicie, co tu się dzieje? Agencja poddawała te wszystkie pola dzierżawy. Ten, co to miał wcześniej, to jak to mówią, tak jak Niemiec sprzedawał samochód, to do granicy gonił, tak? To tak samo tutaj jest, tak? Zobaczcie, no to w środku rowu to wszystko by trzeba było teraz piła skąd tu jest taki przelew? A przez drzewo na tyle jest, że jest już niemalże zapora. Dlatego taki jest dźwięk, jak na zaporze małej. To jest to samo. O. O, i tutaj wodę. To z piętrza. Ale to nie jest robota bobrów. Tylko to jest brak melioracji. Teraz dla mnie to jest zagadką,
bo tu jest gdzieś rów, który powinien puścić to do... puścić tą wodę. No i masakra po prostu, tutaj nie można nic dojść do ładu. Tu kolega tam na górce, na tej górce czy na tej górce? Utopił ciągnik, oj chyba na tej tutaj. I pokazywał zdjęcia. Ten ciągnik siedział ze 2 metry w ziemi, tak. To sobie wyobraźcie. Jaki to miód malina. Coś tu mi tu nie gra. Gdzie? Gdzie ta woda powinna pójść? Tu wygląda na to, że powinny być rowy i gdzieś powinien być przepust. Przepust powinien być z góry tutaj. Ale tu nie widać nigdzie rur, które można by uznać za przepust. Na mapie wyglądało, że teraz co idę, że tędy tu powinna woda schodzić, ale to przecież to nie ma sensu. Nie no, to jest bez sensu. Dobra, trzeba iść tym rowem w tamtą stronę poszukać. Ja chyba bez map tu nic nie wskuram. Musiał się przejść do gminy. Może mają jakieś mapki. Tu jest głęboki rów po tej stronie. Ale jak tą wodę spuścić stąd? Gdzie tu jest jakiś przepust? To jest czarna magia. Byłem pewny, że tym rowem, bo tak jest na geoportalu, wynikałoby, że tym rowem powinno pójść do rzeki. Ale to jest nic bardziej mylnego, bo to mi nie gra tutaj. Najważniejsze, gdzie jest przepust przez tą drogę. Tu już jest woda niżej. Ona idzie w tą stronę, bo tam jak jest wysoko, to będzie się przelewać tutaj. Ale czy to naturalny jest kierunek tego rowu? Może tu jest przepust. Jest. Jest przepust. I ta woda tu trochę schodzi. Proszę Państwa, mamy przepust. Ale co mi to daje, jak on tu jest tak wysoko?
co mi to by dawało, że ja muszę przejść. Zobaczcie, na jakiej wysokości jest ten przepust tutaj. Tu zejdę. Gdzieś nie wpierniczyć mocno. Tu jest pozawalane. Zobaczcie. Tu są rury pozawalane. O Jezu. Jest rura. Jest pozawalane tutaj. Tu trzeba przyjechać pierwsze. To miejsce będziemy musieli pierwsze wyczyścić. I wlot z tamtej strony. Bo ta woda. A gdzie ona idzie, ta woda? A tu ma. Tu sobie zrobiła taki ujście. I se delikatnie idzie w tamtą stronę. Czyli gdybym tu odczyścił parę metrów, pójdziemy do rzeki zobaczyć, jak to wygląda. No to widać, że zwierzyna robi furorę. Tu jest. Woda idzie. Widzicie, jaki to jest stan? Musiał ten rów zrobić. Woda sobie wydrążyła takie tunele w tych zapadliskach i jakoś tam powoli schodzi, ale to jest słabizna. No ale tutaj to już jest ścieżka zdrowia dla zwierząt. Zobaczcie, jak to jest stratowane. Tu mieć pole to karmnik dla zwierzyny, a nie pole. Znaczy, tam leciała woda, a tu no, nie ma siły iść. Woda. Tu chyba kiedyś była kryza. Bo betonowe jest coś. Czy ktoś tu co? Co tu było? Tak, tu była zastawa kiedyś. I zastawa jest rozwalona. Ale tym rowem ta woda jakoś tu schodzi. Teraz zobaczmy, czy ten rów prowadzi. O, popatrzcie sobie, jak to wygląda. Tu jest kawał pola. I to są bardzo dobre pola, bo popatrzcie sobie, co to jest za ziemia, nie? To tu plątu można zrobić, ale pod warunkiem, że uda się go wsiać, a drugie uda się go zebrać. Bo to. Ale lipa. Dobra, jakoś przejdę. Dobra, idziemy zobaczyć do rzeki. Ambona. Coś kpina po prostu. No i widać, jak tu sobie zwierzyna robi.
przejście. Na dobrą sprawę musiałby robić meliorację tutaj tego rowu aż do rzeki. Przejdę się zobaczyć do w kierunku rzeki. A tutaj jest, jak to mówią, wody pod dostatkiem, ale ona nie płynie. Rzucimy listek, zobaczymy, jaka jest. Nędza. Nędza, proszę Państwa, nędza. Ho. Ten temat wiedziałem, że będzie trudny. Muszę uzgodnić najważniejsze koszta. Do jakich kosztów mogę robić? Bo to będzie determinować, jak, co tu możemy zrobić, tak? Tak naprawdę. O, tu już jest coś zrobione. Ciekawe, czy to bobry, czy coś przerosło, bo znów jest. A już zaczęły sobie tutaj bobry robić małą tamę, tak? Idziemy dalej zobaczyć. Oho, jak to zobaczyć to? Musiał chyba przejść na drugą stronę. Tu jest jakaś belka. Ale to wszystko śliskie. Tutaj to nie przejdę, bo to totalne chaszcze już są. A nie, to już jest rzeka. Czyli mamy, widzicie, obaliły sobie drzewo, zwierzątka sobie przechodzą mostem. Piękny mostek, tu drugi mostek, kolejne drzewo wywalone. Czyli tu jest dobrze. Tu ta woda jakoś sobie idzie, tu jest trochę to przyhamowane, ale nie ma dramatu. Wodę z góry puścimy i to będzie funkcjonować. Dobra, ja muszę się stąd wycofać. Idziemy na górę. Dobra, ja przejdę się na tamtą stronę i przełączę wtedy. Zobaczymy jeszcze, jak ta rzeka tutaj idzie, ale to jest. Tu to czyścić, no to duża kopara. Na gąsienicach, tych błotniarach i można robić. Dobra, ja idę na tamtą stronę i widzimy się za chwilę. Dobra, przeszedłem się już tu na drugi koniec tego lasku i tym rowem tu. Tu jest przepust i teraz lecimy sobie obejrzeć ten kawałek. Będzie trzeba zrobić dojście właśnie do tego przepustu i w prawo, lewo
poszerzać, tak? Gdzie tu jest przejazd? Gdzieś tu powinien być przejazd. Wszędzie zwierzyna to sobie przejścia porobiła. I widzicie, tu są rowy. Pole jak pole, bo to łąka, tak? Ale przy odpowiednich warunkach spokojnie można. Przejdziemy sobie chyba przez to bagno, bo nie mogę znaleźć przejścia. O, zwierzyna przechodzi, to i ja przejdę. No i te rowy tu są. Te rowy będą zasilać ten główny rów, tak? Czyli z tego by wynikało, że te wszystkie rowy od lasu idą tym rowem. Tam jest przepust. Tam jest przepust. Jeżeli to będzie tak, że ten przepust może jest za wysoko zrobiony, bo kiedyś na potrzeby łąki to mogło to wystarczać, ale na potrzeby polowe to może być kiepsko. Tych rowów na razie nie będziemy ruszać. Zobaczcie, jak to wygląda, to pole, to przecież jak się wjedzie, to... Zajebiście po prostu. Tu się utopić, to... Muszę się przejść, bo gdzieś tu się właśnie utopili ciągnikiem. I to najlepiej, że na górce. A jest fajnie, dobra, tu mamy rowy zasilające. Woda jest, ale różnie widać. Ale to, że różnie widać, to jest tam pikuś, który się znajdzie. Tu właśnie gdzieś się potopili na tych górkach. Wy tego nie czujecie, ale pod nogami jest miękko. No, woda sobie po troszeczkę płynie. Rowy poczyścić. Źródełko jest. O, poszedł. Poszedł. Ale bagna. A to tutaj się tym ciągnikiem utopili. Widzicie ślady? A tu go utopili. Patrzcie. Góra, a wody w brud. A zwierzyny, śladów, to jest dopiero. Ja już sobie wyobrażam, co oni tutaj wyprawiali, żeby ten ciągnik stąd wyciągnąć. Patrzcie, co się tu dzieje. O, ludzie. Masakra. I to jest góra. Zobaczcie, ile my jesteśmy wyżej od tamtego rowu. I my tu jesteśmy na takiej górze pięknej. Naprawdę rewelacja. Widać, że tu kolorowa woda.
czyli paliwo, olej. O, grubo, grubo ściennie tu było. Idziemy dalej. Ten rów tu coś zbiera. Newtonę. Nie. Tu. I tu. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Wszędzie pełno wody. Dla mnie jest lepiej, jak jest woda, bo wiem, w którą stronę ona chce płynąć. A jak nie ma wody, suchy rów, to diabli wiedzą. Przejdziemy zaraz na drugą stronę. No, tu już się rów wypłyca. Ale wszędzie, wszędzie bagno. O, to będzie wesoło. Wesoło koparką robić. A to widzicie? Te ślady po uprawie. Kowary rosną. Rewelacja. No już wiem, co mam zrobić. Tu już jest wszystko jasne. Pytanie tylko o koszta. Będę musiał zrobić tak. Przejdę się w tamtą stronę. Zrobię dla was parę zdjęć. Coś na pierwszą stronę. Bagienek. I będziemy to meliorować.